Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z niedokończonym makijażem, a to dlatego, że wymyśliłam, żeby nagrać filmik z pierwszym wrażeniem oraz testem na żywo palety z Too Faced Chocolate Bar. Jest to moja nowa paleta, jeśli widzieliście haul z Włoch, to widzieliście ją na pewno. Jest to nowa paleta, jeszcze nie miałam na oczach, jedynie ją swatchowałam, żeby dodać zdjęcie na bloga. Na oczach nie miałam i właśnie stwierdziłam, że zrobię to na wizji. Paleta przychodzi do nas w takim opakowaniu, czyli wygląda jak opakowanie od czekolady. Z tyłu mamy pokazane, jakie cienie znajdują się w opakowaniu. Cienie są w ogóle świetnie nazwane, ponieważ są nazwane czekoladkami. Paleta kosztuje 44,90 euro. Ja ją kupiłam za tyle w Sephorze we Włoszech, ale widziałam, że inne ceny też są w Stanach, inne ceny są w Europie. A jeśli chcecie zamówić online, no to będzie ta cena 45 funtach. To mogę Wam podać linki do sklepów internetowych, w jakich możecie znaleźć Too Faced i tą paletę. Ja ją kupiłam właśnie we Włoszech, jak byłam, i jestem mega zadowolona, chociaż jeszcze nie używałam. Cienie wyglądają tak, już Wam pokazuję. Czyli jest to taka naprawdę neutralna paleta, jest moim zdaniem idealna. Jeszcze jeśli byłby tutaj czarny cień, to byłaby po prostu cudowna, ale naprawdę jest wystarczająco fajna, ponieważ można mnóstwo makijaży wykonać. Cena wcale nie jest duża, biorąc pod uwagę, że znajduje się tutaj 16 cieni. W opakowaniu też znajduje się taka folika z nazwami, jakie są cienie, ponieważ na opakowaniu w środku nie ma nazw. I jeszcze dostajemy coś takiego, co Wam pokazuję. Coś takiego, jest to ulotka, jakie luki, jakie makijaże możemy wykonać tą paletą. Są pokazane takie najprostsze, takie naprawdę dla początkujących, ale można spokojnie wykonać, ładne są te makijaże. I co jeszcze mam w ogóle Wam powiedzieć? Pięknie pachnie czekoladą. Taką wanilią i czekoladą, pięknie pachnie, po prostu jest idealna dla takich samych uzależnionych osób od czekolady jak ja. Więc to by była ta paleta, właśnie jeszcze opakowanie jest takie metalowe, cieniutkie, bardzo kompaktowe, świetne do podróży. Ja ją brałam i moja walizka była w luku bagażowym, ponieważ nie zmieściła się na pokład, mimo że miałam tylko podręczny bagaż. To nic się nie stało, więc spokojnie można paletę brać na wyjazd. I jeszcze właśnie tutaj ma takie lusterko, nie chcę Was oślepiać, ale posiada takie lusterko. Jest ono dosyć dobrej wielkości, mogłoby być na całą paletę, ale spokojnie wystarczy do malowania się w podróży. I zaczynamy teraz makijaż, ja Was troszeczkę przybliżę. Nie wiem jeszcze, jaki makijaż wyjdzie z tego, ponieważ będę tutaj improwizować. Zobaczymy, co wyjdzie. Pierwszy cień, jaki będę nakładała, to jest ten, czyli o nazwie White Chocolate. Będę nakładała takim dużym pędzelkiem Sigmy, jest to E60 Large Shader i będę nakładała na całą powiekę ruchomo. Właśnie, na powiece mam już bazę pod cienie Laura Mercier Eye Basic w odcieniu Pink. Nałożyłam ją, ponieważ ja zawsze używam bazy, u mnie się cienie niż mają na powiekach w ogóle, ponieważ mam bardzo tłuste powieki. I zaczynamy. I też trochę wyciągam w załamanie i pod łuk brwiowy, żeby potem się cienie ładniej rozcierały. Teraz będę nakładała mleczną czekoladę, czyli ten jasny beżowo-brązowy cień. Będę nakładała pędzelkiem Zoeva 227. Teraz bardziej precyzyjny pędzelek, czyli Sigma E45 Small Taper Blending i ten ciemniejszy cień. On się nazywa Semi Sweet i jest on taki troszeczkę bardziej chłodny i ciemniejszy. I rozetrę dokładnie pędzelkiem, którego używałam wcześniej. Teraz małym płaskim pędzelkiem, to jest Maestro 310, będę nakładała ten piękny, błyszczący, jasny cień. Jest to odcień Marsman. Będę nakładała na powiekę ruchomo. Na tą zewnętrzną część strony środkowej nałożę jeszcze ten cień i jest to nazwa Hot Chocolate, jeśli dobrze to wymawiam. I rozetrę dokładnie załamanie, żeby połączyć te błyszczące cienie z matowymi. Na dolną powiekę w tej wewnętrznej tutaj części będzie szło Milk Chocolate, a w zewnętrznej części ten cień jest semi-sweet.
tym malutkim pędzelkiem i tym najciemniejszym cieniem z palety będę podkreślała linię rzęs, zagęszczała ją. Aby połączyć tą ciemną kreskę z resztą cieni, to tym pędzelkiem nałożę jeszcze odrobinę tego ciemnego cienia tylko i wyłącznie w zewnętrznym kąciku. Wewnętrzne kąciki rozświetlę tym pięknym szampańskim cieniem. Jeśli chodzi o cienie, to już wszystko, teraz tylko podkręcę i wytuszuję rzęsy i zaraz do Was wracam z opinią na temat tej palety. Wygląda skończony makijaż. Jestem bardzo zadowolona z pierwszego wrażenia z tej palety. Generalnie cienie są mega kremowe, świetnie się je nakłada i rozciera, pięknie się łączą ze sobą. Cienie troszeczkę się pylą, szczególnie jeśli chcemy nabrać właśnie takimi pędzelkami do blendowania, ale nie ma za bardzo z tym problemów. Nie osypują się na szczęście pod powiekami, więc to jest super. Jedynie ten najciemniejszy cień, on jest najmniej taki kremowy, bardziej właśnie taki przypomina normalne cienie, ale też nie miałam z nimi problemów. Są mega napigmentowane ślicznie, szczególnie spodobała mi się ta mleczna czekolada, ponieważ jest to taki piękny, jasny brąz ciepły, którego szukałam od dawna i jestem bardzo zadowolona właśnie z tego odcienia. I co mi się bardzo podoba w tej palecie, że te dwa cienie, czyli ten jasny, kremowy i ten szampański perłowy, że one są w takich dużych pojemnościach, ponieważ ich będziemy używać najwięcej, szczególnie właśnie tego kremowego, który najczęściej właśnie nakładamy albo na całą powiekę, albo właśnie na łuk brwi, albo żeby po prostu przypudrować powieki, a ten możemy spokojnie używać na kości policzkowe jako rozświetlacz, ponieważ jest jego naprawdę dużo. Fajnie to zrobili, bardzo pomysłowo. Jestem bardzo zadowolona z tej palety, nie żałuję żadnej złotówki, właściwie żadnego euro, na które wydałam na tą paletę. Jest naprawdę fajna i już nie mogę doczekać, aż będę jej używała częściej. Teraz naprawdę będzie pewnie lądowała codziennie na moich powiekach. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli filmik się Wam spodobał, to wiecie, co macie robić, czyli kciuki w górę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!